Janów Chłopskich. Witamy. Blask. Batalionu Chłopskich. Proszę Państwa, zaraz będzie pętla Górczewska, taka w Warszawie pętla słynna, która... Z czego może słynąć pętla Górczewska? Że tam jest nudno, nic się nie dzieje, chociaż w ciągu dnia domek jest czynny, że jest jakieś kierownictwo i nadzór. Natomiast to, co w nocy się dzieje na pętli Górczewskiej, no to dziad o numerze 42, to jest nocny, z pętli często raz odjechał, nie otworzywszy drzwi. I co jeszcze? A pomimo, że ludzie zatrzymali ten nocny autobus 42, on nawet wykręcił, co na monitoringu jest nagrane, ale to wiecie Państwo, w kraju trzeciego świata jak Polska, policja powinna za to widzieć na monitoringu, że autobus duży, jakby nie było nocny, wykręca, ludzie taranują go. On wykręca i ucieka, nie otwierając drzwi też na pierwszym przystanku, teraz ostatnio Klemensiewicza, co mi się widziało. Przepraszam bardzo, jakie to są standardy świńskie, że ludzie mają bilet, mają kartę miejską, jeszcze lepiej, a dziad sobie, proszę Państwa, jeździ. I to też na linię tam dzwonić, infolinię nie ma co, bo widocznie to nie służy. Ja już tak mówię, że odnośnie Wrocławia, czy tych linii co do banku, które dotyczą banku, Ferratum, ja mówię, że Wam infolinia foniczna nie służy, bo jak słoni na ucho nastąpił, no ale tutaj nie o to chodzi, czy to dzwoni mężczyzna, czy to dzwoni kobieta, tylko chodzi o fakt, że zgłasza, że tego dnia, o tej godzinie w nocy taki numer, kawałek numeru autobusu się daje, że kierowca nie zatrzymał się, no to są jego fobie, to jest fobie, są fobie, że on się na tych ludzi wyżywa, on się złości, denerwuje, no, pokazując swój prymityw. No już mamy osiedle Górczewska, jak Państwo słyszą. A póki co, to jak tu mieszkałam na Grzelszczaka po tej stronie, póki nie ma słońca, pokażę. Mieszkałam po tej stronie przed pętlą Górczewska. No to tu jeszcze popatrzymy się sobie tak. Po drugiej stronie były pola. No i te pola, to tu troszeczkę już się pobudowało. Jest bardzo dużo Kauflandów, różnych takich sklepów. No nawet coś źle mówili o Kauflandach, że jakieś oszustwo, że jakieś przekręty mają te Kauflandy. No zobaczymy. Albo już zobaczyliśmy, a widzieć nie chcemy, tak? To Jezus powiedział o tych faryzeuszach, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście. Także proszę Państwa, jeżeli są to sprawy polityczne i tego typu sprawy, to czy Ty jesteś przed Uniwersytetem Warszawskim, czy po ukończeniu Uniwersytetu Warszawskiego, czyli jako jego absolwent, to nie ma znaczenia. Bo sprawy polityczne to są takie, że widzicie Państwo, w Polsce 19 lat, czy ile, 18 lat, chłopak siedział niewinnie w więzieniu za morderstwo i za gwałt. No to, wiecie Państwo, świat jest brutalny, świat szatana i czy to jest kościelny, czy niekościelny, to przecież to jest świat diabła, bo to tylko chrystianizm, Jezus Chrystus i apostołowie bezpośrednio po nim, oni nie należeli do świata, nie szli do wojska, nie jedli koszanki, co Flawiusz, historyk żydowski mówi, nie szli do wojska i tylko tak świadkowie Jehowy postępują, a oni, wiecie Państwo, nienawidząc tych pierwszych, naprawdę pierwszych chrześcijan, świadków Jehowy też nie było tu swego czasu, przecież apostoł Paweł mówi, ja wiem, że linia nieprawości już jest i musi przyjść Jezus Chrystus, a to minęło 2000 lat, mijało, to było bardzo długo, i że zabije tchnieniem ust swoich odstępcę, człowieka bezprawia, który wynosi się ponad wszystko, który się zwie Bogiem i nawet zasiądzie w świątyni Bożej,
podając się za Boga. Także Państwo macie przy okazji tutaj taką lekcję, takie informacje, że ten człowiek jest symboliczny, prawda, teoretyczny, jako cały system bezprawia. No i to są ci właśnie, tak jak w pierwszym wieku, tak i teraz w XXI wieku, ci faryzeusze, saduceusze i wszelcy świątobliwi. Także co czeka ten zły świat? No, ludzie czekają już, nawet wyglądają, że nawet mówią, że ten Putin psychicznie chory, co jest prawdą, że ma coś nie po kolei w głowie. I pokazywali go nawet w gazecie Putina jako uśmiechniętego wariata, uśmiechającego się, takiego wariata. Mówi, ja wam dam, a ja wam pokażę, a ja was w konia, a ja was w słonia, a ja was w trąbę. No i teraz mamy już białe, mamy już szare. Co mamy tu w Warszawie szare? Mamy krakowskie przedmieście szare, bo jeżeli Państwo pojadą 105 w drugą stronę, a raczej trzeba na pętlę i z pętli, to Państwo dojadą do krakowskiego przedmieścia. Serdecznie Państwa zapraszam. Zaraz zacznie rozdzwaniać się tak to finanse, jak Państwo nie uregulowaliście wpłaty co do jakichś tam pożyczek czy czego, to oni już 5 dni wcześniej dzwonią, a potem nie daj Boże, jak tej wpłaty nie ma, to nawet tutaj do mnie dzwonili w niedzielę, że dobrze, że ta linia mysia jest, że lichwiarzy, no strasznie dużo, tak to finanse dużo bierze potem przez 2 lata, no, na przykład 2000, no to biorą 4000. No ale jeżeli ty nie uiszczasz na przykład, punktualnie oni się strasznie wściekają, a teraz jest, wiecie Państwo, różnie. Firmy likwidują, firmy przenoszą, bo na przykład u nas też firmy przenoszą. Oni myślą, że ja się wściekam. Ja się nie wściekam, bo firma istnieje, tylko przyczółek danej firmy na przykład się zmienia. A ponieważ ja od dziecka jestem misjonarką, jestem pionierką, pionierem, pionierką, no to ja przecież, skoro sama przyczółki zakładam, to przecież wiem, że firma zmienia miejsce, prawda? Ja się nie boję. Ja się niczego nie obawiam, gdy nadaję nasze radio. To FM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. I proszę być razem z nami, gdy to radio Koncita nadaje. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Proszę Państwa, zanim my dojedziemy do pętli, jesteśmy na pętli i teoretycznie, i praktycznie, ale zanim my skręcimy i te 5 metrów dojedziemy do tego miejsca, a jeszcze nasłuchamy się, jak kaszlą. Tam są sądy Kocjana. Też dalej, jak Państwo pojadą, bo to Warszawa do 3 milionów dochodzi. Są sądy Kocjana. I tych sądów to jest pełno. Jakaś zadyga się działa, kulawa, bo tam bezdomni siedzą. Proszę Państwa, i usiądą ci w takie miejsce, jak babka z torbami by chciała usiąść. To bezdomny się rozwali i śmierdzi. I przy tych grzejnikach oni siedzą, bo się grzeją. Że mają za darmo mieszkanie. Ja się nie dziwię, że ci kierowcy są tacy. No ale to nie można tak myśleć, że nie można. Biedni są po to, żeby im rozdawać chleb, ale dziadostwo jest do Białegostoku, można jechać. Widzicie Państwo, tabliczka zielona. Zawsze patrz, gdzie stąd od dziadów do prawosławnych ludzi pojedziesz. Gdzie stąd od dziadów pojedziesz? No to dziady to są skąpe, krzyczą, kłócą się do stołu, nie dopuszczają, bo sami nie mają. Ja uważam, że trzeba rozdawać. O tam na wprost do Tesco Extra jeszcze możesz. No także zapraszamy. O tutaj ta słynna pętla.